Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. 10 paczek z twórcami kampanii, nagrody nasze za Food Champions już na głównym koncie, bo wszystko zagraliśmy wczoraj. No i oczywiście jeszcze wszystkim wesołych świąt, moi drodzy, zostawiajcie łapki w górę jako prezent świąteczny. No i napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z tej paczki właśnie z twórcą kampanii. Moi drodzy, startujemy! Dobra, i teraz widzowie, paczka z twórcą historii FIFA World Cup, zobaczmy, Pedri, okej, okay. Ale ładne karty, ładny design, myślę, że Pedri spoko, jeszcze on dostanie dwa upgrade'y, jeden upgrade dostanie w styczniu, drugi upgrade w lutym, więc łącznie będzie miał overall 87, warto przytrzymać na przepałkę, bo w lutym pewnie już do tego ta karta będzie. Kolejna paczka z twórcą historii FIFA World Cup, tym razem Rayo Academy i... Świąt nie będzie, kochani. Nakata Yendo. Okej, moi drodzy, a my odbieramy nagrody za 16-4, a to też dzięki za sprawą Simona, który nam oddał winka, bo już miał 19-0 wbite i już tego 20 wina nie musiał wbijać, ale w meczu rangę na tego Simona trafiliśmy, więc totalne dymy. No i zobaczymy, czy warto było wbijać 16 winów. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Niech się dzieje. Pierwszy pik za Food Champions i uwaga! I ta nuta jeszcze nie. No i wybieramy oczywiście Castilsa 84. Super, 4x84. Zobaczmy co w drugim. Ops, ops, jest Rodri 87. Ok, jest progres, jest walkout. Patrzymy, trzeci pik. Hernandez, aha, on był w drużynie. Arnolda. Jakiego ja mam Arnolda? Ryzykujemy, Riolo, zobaczymy, może jest wymienny w klubie, uwaga. Tak jest, dobra decyzja, okej, okay, okej, okay, no dobra. No i lecimy, pierwsza paczka pięciu rzadkich piłkarzy 83+. Zaczynamy kolejnym walkoutem i Erling Haaland, który pokazał, że przerwa dobrze mu zrobiła, bo w meczu z Liverpoolem już wpisał się na listę strzelców potężny Norweg. Do tego 85 tyle, no ale Erling 88 jak najbardziej spoko. Więc piki dwa walkouty, tutaj walkout gwarantowany. Znaczy nie gwarantowane, ale że był, to jest plus. Otwieramy kolejną paczkę. 5x83+. Kolejny walkout. Jest tym razem Niemiec. To będzie Joshua Kimmich. 89. Okej, no dobrze, bo tymi wysokimi overallami też można coś tam ciekawego wygminić, więc jak najbardziej bierzemy. No i teraz zostały nam dwie paczki za 50 tysięcy i paka za 125 tysięcy. Za te nasze 16, ale teraz chyba już bez walkoutu, ale z Trippierem 84 overall. No dobra, tutaj już bez szaleństw i z duplikatami, które będziemy sobie quickselować, nie będziemy tutaj się bawić. Szybka, potężna akcja, od razu lecimy na kolejną paczkę za 50 tysięcy, a wszystko zakończymy paką za 125k, chociaż tutaj... Jest nieciekawie, bo jest tylko Ziyech 83, więc trochę spadliśmy, troszkę spadliśmy, damy tutaj cyk. No i ta ostatnia paczka za 125 tysięcy. No i zobaczmy, czy będzie boom, czy nie będzie. W dwóch pakach za 50k bez szału, więc teraz myślę, że może jakiś walkout, ale chyba... Chyba nie. Federico Chiesa. Te paczki za 125k są najgorsze w historii, ale tylko te za Food Champions. Dramat, po prostu dramat. Idziemy dalej. Znaczy otwieramy paczkę za 75 tysięcy, no i zobaczmy. Jest walkout. Jest Portugalia, SSO będzie Ruben Dias 88. Pytanie, czy coś oprócz niego. Wysoki overall, jest szansa na... Aha, dobra. No to teraz 11 razy 81+. Sprawdzamy, jest karta specjalna z Holandii. Kto to może być? Nie wiem. Aha. Co? Ciąg ma 84? Boże, a Varane będzie specjalny, ale w drugiej drużynie chyba. Oj, oj, oj. No nic. No. Proszę Państwa, niech się dzieje paczka z ikoną pośrednia lub Mistrzostwa Świata World Cup 88+, jest World Cupowa ikona, jest Meksyk, to nie będzie
Dobra wiadomość, chociaż no, nim się da grać, ale no oczekiwania są zdecydowanie wyższe. Hernandez warty 160 tysięcy. No to teraz kolejna paczka z twórcą historii World Cup jest to, na co wszyscy czekali. Endo plus Nakata. Już mogliby dać World Cup Nakatę na wypożyczenie przy takim Endo. Oh, no to dramat. No i teraz, no dobra, no to leci paczka z twórcą historii FIFA World Cup. Kolejna paczka i w środku jest, o nie! O nie, a to w ogóle leci ten, pod narodowość z ikony, czyli jak był Pedri, staliśmy Szabiego Alonso, jak leci Ayu, leci Essien. Dobra, zacznijmy od tej paczki z twórcą FIFA World Cup, jest Jimenez. A więc kolejny krok, kolejna narodowość, Meksyk, no właśnie. Ale Meksyk leci z Hero, a nie mogę spauzować. Dobra, kolejny FIFA World Cup! Kylian Mbappé i Zinedine Zidane! O tak! Jezus, jak ta karta wygląda, jakie on ma gwiazdki. 5 na... Jezus, przecież... Ja pierdzielę. Ta karta wygląda nadal kosmicznie. I jeszcze on dostanie 2 upgrade'y. Jeden w styczniu, drugi w lutym. O pierunie, o pierunie. Dobra, to teraz paczka twórcy historii FIFA World Cup. Jest Havertz i jest Feller. Okej. Mogło być lepiej. No dobra, twórca historii World Cup, kolejna szansa, kolejna próba i jest Havertz plus Feller po raz kolejny. No dobra, odpalić paczkę. 25 razy 83 plus. Zobaczmy, ile walkoutów, ile kart specjalnych. Jest walkout, nie ma? Karda, oby Casemiro, okej. Jak jest Casemiro, jest wysoki overall, w środku obstawiam, że będą dwie karty specjalne. No i sprawdzamy. I na drugiej stronie spokojnie. No i jest Kluivert, jest Dybala, jest Brozowicz. Okej, 5 walkoutów. Potężny Kluivert, syn ikony. Dobra, teraz nagrody za Food Champions, proszę Państwa, i sprawdzamy nagrody za Food Champions. O stary, Batland 5 na 5. No powiem tak, Batland top, wybieramy Batlandzika eventowego. Myślę, że warto go sprawdzić na pozycji napastnika do Batlanda. Dochodzi Erling Haaland, a tuż za nimi potężny Mahrez. Powiem tak, 3 walkouty, Batland specjalny, wygląda to nieźle. No dobra, paczka twórcy historii FIFA World Cup i... Aju. To wróżba, jest Hiszpania. Wróżba, Hiszpania. No to tylko Butragueño jest w stanie to uratować. I pytanie, czy Butragueño to uratuje? No bo nie oszukujmy się. Puyol, Guardiola, Raul. To są nie najlepsze trafy. Jeszcze ewentualnie Torres może uratować, ale no nie. Ale dobra, może będzie inna. Po prostu inna narodowość jest Anglia i jest problem. Ale Steven Gerrard nie jest problemem. Steven Gerrard jest w porządku. Stevie G jest jak najbardziej okej. No to lecimy. Paka za 50 tysięcy. O, jednak tak narzekałem. Kiwałem główką, a tu nagle poszło w prawo i walkout 88. Donnarumy, więc jest spoko. Donnaruma jak najbardziej acceptable. I teraz przechodzimy do 5 rzadkich piłkarzy 83 plus i sprawdzamy, co tym razem. Idziemy od razu w lewo. Wiemy, że walkout jest Argen... Leo, najlepszy piłkarz świata właśnie został trafiony. Leo Messi jeszcze na dobitkę. Najpierw Donnarumma, teraz Leo Messi. O panie kochany, oprócz tego Parejo, argentyński GOAT, trafiony. Aż się boję, co będzie w ostatniej paczce za 125 tysięcy. Sprawdzamy. I pewnie to nie będzie walkoutu, znając życie. Uwaga. A jednak Markowy... Co jest? Pierwszy walkout Donnarumy PSG, drugi walkout Messiego PSG, trzeci walkout PSG Verratti. Co jest grane? O, jeszcze czołki! Alexander Arnold i Acuña. A tam jeszcze mogły być jakieś inne. Kto wie, czy tutaj się nie trafił jakiś przypadkiem inny wildcard. Dobra.
Idzie FIFA World Cup kolejny, no i Japonia, nie wierzę w to. To jest po prostu hit z tą Japonią. A idź ta wy mnie. No to zobaczmy, paczka za 100 tysięcy jeszcze. I jest walkout. I jest Italiano, czyli będzie Marco Verratti, 87 overall. Dobrze, dobrze, dobrze. Oprócz Verratti'ego coś spektakularnego jeszcze tu będzie. Otóż nie.